Cześć! Znamy pierwszą rywalkę Igi Świątek w tegorocznym turnieju w Stuttgarcie. Rafael Nadal wrócił na kort, Magda Linette walczy we Francji, a Andrzej Rublow z własnymi demonami. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Zacznijmy od Igi Świątek, która to jest już od kilku dni w Niemczech. Przetransportowała się ze Szwajcarii, gdzie brała udział w turnieju w ramach Billie Jean King Cup ze Szwajcarkami. Polki wygrały 4-0 i Iga w dobrym nastroju mogła udać się na turniej w Stuttgarcie, który ruszył od poniedziałku. Nasza tenisistka ma wolny los w pierwszej rundzie oczywiście. W drugiej zmierzy się z Elis Mertens. Znamy już właśnie nazwisko jej przeciwniczki. To spotkanie odbędzie się w czwartek. Belgijka jest 30 na świecie, jeśli chodzi o ranking singlowy WTA, a jednocześnie druga w rankingu deblowym, jedna z najlepszych deblistek ostatnich miesięcy na świecie. Mertens ma 28 lat, jest bardzo doświadczona. Wcześniej większy nacisk kładła, wydaje mi się, na karierę singlową. Była chociażby w półfinale Australian Open 2018, czy w ćwierćfinałach US Open 2019-2020. Generalnie dochodziła w Wielkim Szlemie bardzo wysoko. Była taką tenisistką niebezpieczną, no nawet 12 na świecie 6 lat temu, jeśli chodzi właśnie o rywalizację w grze pojedynczej. Potem jednak skupiła się również na grze podwójnej i z tego powodu no jest nadal liczącą się tenisistką, ale na pewno nie już tak groźną, jeśli chodzi o singiel, jak w przeszłości. W tym momencie wiedziałem, że to się kiedyś zdarzy, czyli oczywiście mój kotek musi się pojawić na ekranie, chociaż przez chwilę. Chwila przerwy dla kota, którego trzeba ewakuować i wracamy do nagrywania dla Was. A zatem Iga Świątek zagra właśnie z Elis Mertens i to będzie mecz ciekawy dla mnie, bo Iga musi szybko przestawić się, jeśli chodzi o rywalizację na kortach ziemnych, bo przecież grała właśnie przed chwilą w hali na hardkorcie w Szwajcarii. Teraz to już jest mączka, jej ulubiona nawierzchnia, o czym wszyscy wiemy. Wygrała 3 razy Roland Garros. No ale właśnie, czy wystarczy jej to kilka dni? Z drugiej strony, 2 lata temu było dokładnie to samo. Wtedy Iga grała w meczu reprezentacyjnym z Rumunią w Radomiu, też na kortach twardych. Potem miała mało czasu, żeby przestawić się na ziemię. Wygrała wówczas w Stuttgarcie również. Rok temu także była najlepsza w Niemczech i gdyby tym razem za kilka dni znowu w niedzielę najbliższą triumfowała w finale w niemieckiej imprezie, to byłby to drugi turniej w jej karierze, który wygrałaby 3 razy z rzędu, bo przecież tak było w Dosze niedawno, a teraz może być w Stuttgarcie. Czy tak będzie? Zobaczymy, bo oczywiście obsada w Stuttgarcie jest szalona. Wszystkie największe gwiazdy, Sabalenka, Goff, Rybakina, mimo że impreza rangi WTA 500, ale jednak bardzo prestiżowa. Jeśli chodzi o pierwsze wyniki właśnie tego turnieju, no to chociażby Jasmine Paolini, Włoszka, pokonała swoją rodaczkę Sarę Errani, która wraca po wielkich przejściach i no, na pewno najlepsze lata ma za sobą, ale jeszcze próbuje. Donna Vekić odpadła, przegrała z Marketą Wondruszową. No, Czeszka to oczywiście tenisistka bardzo uzdolniona, mistrzyni wielkoszlemowa z ubiegłego roku, ale w jej przypadku wszystko zależy od zdrowia. Miejmy nadzieję, że teraz wyjdzie na prostą, jeśli chodzi o płaszczyznę zdrowotną. Elis Mertens to właśnie rywalka najbliższa Igi. Pokonała Tatianę Marię, czyli Niemkę polskiego pochodzenia, występującą z dziką kartą 6-1, 4-6, 6-0. I w największym hicie dotychczas Linda Noskowa okazała się lepsza od Jeleny Ostapienko. Pokonała Łotyszkę 6-3, 6-1 i niewykluczone, że Noskowa będzie rywalką Igi w ćwierćfinale tego turnieju w Stuttgarcie. No ale oczywiście najpierw muszą w ogóle dojść do etapu 1/4. Sporo było ostatnio dyskusji po losowaniu turnieju w Stuttgarcie, na kogo właśnie potencjalnie Iga może trafić, bo to może mogła być Ostapienko, nadal może być Noskowa, może być Rybakina, no i jakby trochę taki odgrzewany kotlet. W ostatnich miesiącach w prawie każdej imprezie pojawia się informacja, jeśli chodzi o drabinkę, że Iga jest właśnie blisko Noskowej, Ostapienko, Rybakiny, Daniel Collins, no tu Amerykanka wycofała się z turnieju w Niemczech, ale gdyby zagrała, to prawdopodobnie też byłaby w okolicach Igi Świątek. No i postanowiłem sprawdzić, jak to w ogóle z tymi rywalkami Igi Świątek jest. Bo jak wiecie, nasza tenisistka rywalizuje w dorosłych jakby turniejach od 2019 roku.
i policzyłem, sprawdziłem, z jakimi przeciwniczkami w ciągu tych 5 lat miała okazję mierzyć się we wszystkich zawodowych meczach. Czyli postanowiłem odjąć turnieje pokazowe, ale wszystkie inne wliczyłem, czyli WTA, mecze WTA, wielkoszlemowe, Igrzysk Olimpijskich, Billie Jean King Cup, United Cup i wyszło mi, że do tej pory nasza tenisistka rywalizowała z, uwaga, 146 różnymi zawodniczkami. Elis Mertens w czwartek będzie 147 tenisistką, która chociaż raz zmierzy się z Igą Świątek. To jest bardzo ciekawe, bo w tym roku, i może od razu do tego nawiążę, dlaczego mamy wrażenie, że Iga ciągle gra z tymi samymi zawodniczkami, sama się też wypowiadała na ten temat, bo zobaczcie, że w tym roku Iga zmierzyła się tylko z 3 tenisistkami, z którymi nigdy wcześniej nie grała. To była Anna Kalińska, niedawno na Bliskim Wschodzie, a tak to ostatnio w reprezentacji Simona Waltert i Celine Neff. No ale przyznacie, że gdyby nie te niżej sklasyfikowane Szwajcarki z ostatnich dni, to tak naprawdę byłaby to tylko Anna Kalińska. Elis Mertens będzie drugą taką zawodniczką w tym sezonie. Policzyłem także, że w poprzednim roku Iga zagrała z 16 tenisistkami, z którymi nigdy wcześniej nie miała okazji rywalizować w bezpośrednim meczu na korcie. Oczywiście to ma związek z tym, że jest coraz bardziej doświadczoną tenisistką. Pod koniec maja skończy 23 lata, to właśnie jej kolejny sezon w zawodowym turze, więc no, coraz mniej jest przeciwniczek, z którymi nigdy nie miała okazji grać. Ale z drugiej strony, jak wyliczyłem, w tym momencie, jeśli chodzi o top 100, to rankingu kobiecego tenisa znajdziecie 32 panie, które nigdy nie miały okazji zagrać właśnie z Igą Świątek. To nie tylko Mertens, która za chwilę doczeka się tej okazji, ale także Emma Navarro, Katie Butler, Marii Puszkowa, Czeszka, Anastazja Potapowa, Mira Andrzejewa, no, między innymi te zawodniczki. Większość to jest top 80-100, ale jest też kilka tenisistek, które są właśnie znacznie wyżej, jak przede wszystkim Emma Navarro czy Elis Mertens. Jednocześnie w ostatnim roku mniej więcej nasza zawodniczka miała okazję aż po 5 razy rywalizować z Daniel Collins, z Coco Gauff, 4 razy z Xuan Cheng, tą Chinką, 4 razy z Jeleną Rybakiną, Jessiką Pegulą czy Lindą Noskową. No przyznacie, że tych spotkań było bardzo dużo i nawet bez jakby liczenia moglibyśmy właśnie wskazać głównie na te nazwiska, ale no jak teraz sobie jeszcze uzmysłowiłem licząc, no to wychodzi na to, że z niektórymi tenisistkami nasza reprezentantka mierzy się częściej. No chociażby także z Darią Kasatkiną. Od stycznia do czerwca 2022 zagrała aż 4 razy. Za każdym razem Iga oczywiście była lepsza. 3 razy w ostatnim roku z Sabalenką, Aleksandrową czy także Kudermietową. Rekordzistką, jeśli chodzi o przeciwniczki Igi Świątek, co pewnie nie będzie żadnym dla Was zaskoczeniem, jest oczywiście Coco Gauff. 10 pojedynków już między nimi. Z Sabalenką Świątek zagrała 9 razy, z Collins i Jabeur po 7. I co ciekawe, policzyłem, że łącznie nasza tenisistka zagrała aż 53 spotkania z amerykańskimi rywalkami. To jest absolutny rekord. Z przedstawicielkami żadnej innej nacji nie występowała częściej na korcie. Myślałem, że może Rosjanki, ale nie. Tutaj tylko 22 takie mecze, 21 jeśli chodzi o Czeszki. Po 6 razy Iga zagrała Zheng, Kasatkiną czy Marią Sakkari. Z tą ostatnią tenisistką niedawno się mierzyła, ale najczęściej rywalizowały w sezonie 2021. W ogóle Greczynka początkowo miała bardzo dodatni bilans z Polką. No, najlepszy w tym momencie bilans ma oczywiście Jelena Ostapienko, 4-0. No niestety nie uda się Polce odczarować, przynajmniej w Stuttgarcie, tego bilansu, ale to na pewno nadejdzie w najbliższych tygodniach czy miesiącach. 5 razy Świątek grała w całym życiu dotychczas z Caroline Garcia, Annette Kontaveit, Estonką, która już no niestety nie rywalizuje z powodów zdrowotnych, Weroniką Kudermietową, Jekateriną Aleksandrową, Belindą Bencic, która w tym momencie jest w ciąży i dlatego nie mogła reprezentować Szwajcarii niedawno, Billie Jean King Cup, Karoliną Pliszkową, czy właśnie także Jeleną Rybakiną. Iga ostatnio, będąc w Miami, trochę żartowała, że trafia na te same tenisistki, ale nie da się ukryć, że Noskowa, Collins, Ostapienko czy Rybakina to są zawodniczki
no, bardzo często losowane przez organizatorów. Miejmy nadzieję, że będzie trochę więcej różnorodności, bo no, chociażby Paula Badosa dość dawno nie miała okazji rywalizować z Igą. Naomi Osaka, oczywiście Japonka miała przerwę zdrowotną, no ale to nie tylko dlatego. Czy nawet Ons Jabeur. Jeśli chodzi o Magdę Linet, to teraz występuje we Francji w turnieju rangi 250. No i walczy tam przede wszystkim oczywiście o punkty, bo w tym momencie Linet jest 60. z tego co pamiętam na świecie, tak? No i oby się załapała do rankingu uwzględniającego tenisistki pod kątem igrzysk. Oficjalnie zostanie opublikowany 10 czerwca tuż po Roland Garros. Magda robi wszystko, żeby się załapać do zawodów olimpijskich. W pierwszej rundzie pokonała francuskę Elzę Jacquemot, 157. na świecie w tym momencie. 7-5 z tego co pamiętam, tak, 6-1. No, w drugiej jej rywalką też nie będzie przeciwniczka najwyższych lotów, Natalia Stevanović, Serbka, 204 na świecie. Jest szansa, żeby tam trochę podreperować swój dorobek punktowy i podskoczyć właśnie w zestawieniu kobiecego tenisa. Podczas wielkoszlemowej imprezy w Paryżu już wiemy, że nie zagra niestety Karolina Muchowa. Ma problemy zdrowotne od kilku miesięcy. Czescy dziennikarze mówili mi, że nie jest wcale pewne, czy w ogóle wystąpi na kortach ziemnych. Szykuje się właśnie Muchowa przede wszystkim na Wimbledon. No i to się sprawdziło. Nie będzie Czeszki niestety w Paryżu na ten moment przynajmniej. I wszystko wskazuje na to, że wróci dopiero na korty trawiaste. Potem może igrzyska, jeśli dostałaby dziką kartę. I dwa słowa również na koniec na temat męskiego tenisa. Rafael Nadal wrócił do gry, pokonał Włocha Coboliego w pierwszej rundzie w Barcelonie, gdzie wygrywał kilkanaście razy. To jeden z jego ulubionych turniejów w całym kalendarzu ATP. I już dzisiaj, w środę, będzie się mierzył w drugiej rundzie z Alexem Deminorem, czyli 11. tenisistą rankingu męskiego tenisa. No, wyzwanie będzie na pewno dużo większe niż ten Włoch, ale nadal wyglądał dobrze w starciu pierwszej rundy. W tym momencie jest 644 na świecie. Ranking nie ma znaczenia, bo to jest oczywiście legenda. Te najbliższe miesiące to jest prawdopodobnie jego last dance. Ostatni występ najprawdopodobniej właśnie w Barcelonie. Szykuje się do Roland Garros, gdzie chce się pożegnać z paryską publicznością, a potem jeszcze przygotować się do Igrzysk Olimpijskich. Trzymajmy kciuki przede wszystkim za zdrowie Hiszpana. No bo cóż, no fajnie by było, żeby właśnie powalczył jeszcze o medal Igrzysk, a przede wszystkim mógł się pożegnać z francuską publicznością na Roland Garros, gdzie wygrywał tyle razy, że no jemu to jakby się należy, żeby po prostu raz jeszcze mógł zagrać na kortach paryskich. Nadal na pewno szczęśliwy, że wrócił do gry po ponad 600 dniach na kortach ziemnych, że gra u siebie w Hiszpanii. No w dużo gorszym nastroju jest Andrzej Rublow, który jak ostatnio rywalizował przecież w Dubaju i został zdyskwalifikowany. Jego przeciwnik Bublik dostał wtedy walkover w meczu półfinałowym. No to od tego czasu fatalna seria Rublowa. Wygrał z Marejem w Indian Wells, ale następnie porażki z Lechecką w Indian Wells, w Miami z Machaczem, Monte Carlo z Popyrinem i teraz właśnie w Barcelonie z Nakajimą, Amerykaninem. No i znów roztrzaskał rakietę po ostatniej piłce z tym amerykańskim tenisistą. Widać, że Rublow wpadł w dołek, przede wszystkim mentalny. To jest tenisista piekielnie uzdolniony, czołowy, ale wydaje się, że gdyby miał trochę bardziej ustabilizowaną tą płaszczyznę właśnie mentalną, byłby w stanie uzyskiwać zdecydowanie lepsze wyniki. Trzymam kciuki za Rublowa, bo to jest sympatyczny gość, ale no właśnie, niestety chwiejny, jeśli chodzi o psychikę. No i zobaczymy, czy i jak szybko zdoła się właśnie ustabilizować na tym polu. Na koniec piszcie koniecznie, jak patrzycie na najbliższy mecz Igi Świątek z Elis Mertens, jak na start Magdy Linet we Francji, czy wierzycie, że Rafael Nadal osiągnie jakiś bardzo dobry wynik w Barcelonie i czy Andrzej Rublow przełamie się mentalnie i odzyska siłę, żeby ponownie wygrywać spotkania w rozgrywkach ATP, a potem także wielkoszlemowych. Trzymajcie się mocno, pozdrawiam.